Zaczęlibyśmy od budżetu miasta. Rozpoczynamy już pierwszy miesiąc, prawie się już kończy. Już planujemy wszystkie inne miesiące, także będzie się znowu działo, będziemy realizować budżet. Też mamy budżet obywatelski. Tu mamy trochę mniej czasu, bo mamy jeszcze tylko kilka dni, kiedy można zgłaszać swoje pomysły na budżet obywatelski na swoim osiedlu. I też bym prosiła, jeżeli można za naszym pośrednictwem przypominać, że jeszcze naprawdę do 31 stycznia przyjmowane są wnioski. Tak jak zresztą było przedstawione i w prasie, i w telewizji, i innymi przekazami, że to jest bardzo proste. Wniosek można złożyć osobiście w Radzie Osiedla, albo też można przez internet. To jest bardzo proste. Weź po prostu na budżet obywatelski, kiedyś koźle i tam zarejestrować się. Ale to jeszcze przez cały luty będą analizowane te wszystkie wnioski, czy w ogóle się daje realizować. No i najważniejsza będzie etap marca, czyli w marcu będziemy decydowali, to już mieszkańcy będą decydowali danego osiedla, jakie zadanie poprą. I tutaj taka prośba, żeby jak najwięcej mieszkańców starało się, ażeby przeforsować swoje zadanie inwestycyjne na danym osiedlu.